Dzień dobry Państwu. Niektórzy z Was już mnie pewnie znają, gdyż mieliśmy okazję się spotkać w czasie warsztatów. Jestem starszym sierżantem policji Radosław Sołaczewski, obecnie wykładowca Szkoły Policji w Pile, ale wcześniej pracowałem na linii, czyli bezpośrednio zajmowałem się ściganiem cyberprzestępców w sieci. Chciałem z Wami porozmawiać o tym, czym są nasze zachowania w sieci. To nie będzie wykład dotyczący tego, jak należy się zachowywać, bo tego się nie da zrobić te 20 czy 30 minut. Chciałem Wam tylko pokazać, że naszym najważniejszym firewallem, najważniejszym antywirusem, tym, co tak naprawdę nas chroni, jest to, nasz mózg, nasza głowa. Chyba niczyjej wątpliwości nie uchodzi to, że nasze życie powoli przenosi się do sieci. Coraz częściej zamiast wysyłać kartki pocztowe, zamiast wysyłać listy, napiszemy po prostu maila albo SMS-a. Zamiast jechać do galerii handlowej, co oczywiście jest bardzo przyjemne, możemy to zrobić w weekend, ale zanim tam pojedziemy, sprawdzamy w internecie, co warto kupić, gdzie jest taniej, albo od razu kupujemy, nie jadąc do tej galerii. Korzystamy z portali aukcyjnych, żeby zapłacić za to, co kupiliśmy. Korzystamy z płatności elektronicznych, korzystamy z banków elektronicznych, z przelewów. Wszystko to cały czas się dzieje w sieci. A potem co robimy? Chwalimy się tym, co zrobiliśmy na portalach społecznościowych. Kontaktujemy się znowu z znajomymi przez Skype'a, przez WhatsApp'a i przez tam setki innych messengerów, które pewnie lepiej znacie ode mnie. I teraz zastanówmy się, czy w świecie realnym robimy to wszystko to samo, co robimy w świecie cyber? Taki typowy 9, 10, 11-latek raczej nie podejdzie do nikogo i nie powie, ty jesteś głupi. A nawet jeżeli to zrobi, to o czym mówiła przed chwilą pani komisarz, świadkiem tego będzie kilka osób, sprawa się rozmyje, tak? Ale jeżeli to samo zostanie uczynione w internecie, to musimy pamiętać o jednym. Rzecz, która raz pojawia się w internecie, nie znika z tej sieci nigdy. Jeżeli na Facebooku pojawi się komentarz, to wszyscy, którzy mają daną osobę w swoich kontaktach, doskonale wiecie, że natychmiast wpływa wam na komórki powiadomienie, że pojawił się nowy wątek, pojawiła się nowa wiadomość. To wszystko się rozchodzi błyskawicznie w całej sieci. Znajomi klikają, o fajny tekst, fajny rysunek, share. Wszystko jest rozpowszechniane. W tym momencie taki jeden głupi komentarz może spowodować całą lawinę. To, co w normalnym, realnym świecie by zostało wygaszone w ciągu minuty, w cyberprzestrzeni rośnie. Dlaczego? Bo ktoś to zrobił w fajny, w cudzysłowie, sposób. I w tym momencie zaczynamy mieć do czynienia właśnie z hatingiem. Hating to jest jeszcze taki spokojnie. Ktoś kogoś nie lubi, nic się niby nie dzieje, tak? Osoby po stronie nie reagują, bo jeszcze nie warto, może się sami pośmiejemy, jest fajnie. Ale potem zaczyna się to, ta eskalacja, ta osoba, której to dotyczy, zaczyna się obawiać. To, o czym właśnie mówiła koleżanka przed chwilą. W tym momencie ten proces cały narasta i uwaga, w momencie, kiedy mamy do czynienia z obawą, kiedy osoba pokrzywdzona zaczyna się bać, w tym momencie już mamy do czynienia z przestępstwem. Ta osoba tutaj już raczej zadowolona z siebie nie jest. Coś tutaj nie gra. I teraz co się dzieje zwykle? Zwykle otoczenie nie reaguje. Nadal niestety nie reaguje, a jeżeli reaguje, to nie w ten sposób, jaki powinno. Nadal następuje ta eskalacja problemu. Znowu, to co w realnym świecie byłoby wygaszone w 5 minut, w cyberświecie cały czas rośnie. I teraz zastanówmy się. Dobra, mamy to 18-20 lat. Ktoś umieścił głupi komentarz, ktoś się pośmiał i tak dalej. Dobra, ktoś się wystraszył, przejdzie mu spoko. Zapominamy o jednym. Po pierwsze było to przestępstwo, tak? Jeżeli zostanie to zgłoszone na policji, jeżeli policja się tą sprawą zajmie, a zajmie się, bo ma taki obowiązek, jeżeli zostanie powiadomiona o fakcie, w tym momencie mamy przestępcę. Co można zrobić z przestępcą? Przestępcę można skazać. Spoko! Pierwsze wystąpienie, wykroczenie w życiu, nic mu nie będzie. Dadzą mu pół miesiąca w zawiasach na dwa, sprawa zostanie tam umorzona, nie ma problemu. Ale zapadł wyrok. A jeżeli zapadł wyrok, to mamy jeszcze coś takiego jak sądy cywilne i osoba pokrzywdzona co może zrobić? Zwrócić się. Zaraz. Ja jestem pokrzywdzona. Cierpiałam. To ty mi za to zapłać. Zwykle naruszenie dóbr osobistych to są koszty między 30 a 100 tysięcy złotych.
Fajnie wejść dorosłe życie z takim długiem? Dobrze, ale teraz przejdźmy do tych innych zagrożeń. A dlaczego ta osoba, która w realnym świecie by powiedziała, albo by nawet nie wypowiedziała tych słów, ty jesteś głupia, ty jesteś głupi, a w tym cyberświecie wypowiada te słowa, pisze, komentarz, wstawia głupie zdjęcie, przerabia to zdjęcie, bo jej się wydaje, że jest anonimowa. No niestety, proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Tak jak wspomniałem, to co raz trafi do internetu, z tego internetu nie znika. Jest rozpowszechniane dalej, skopiowane pomiędzy serwerami. Wystarczy wejść sobie na najpopularniejszą przeglądarkę w tej chwili na świecie, którą jest Google. Obok każdego wyniku mamy coś takiego, taki przycisk kopia. Nawet jeżeli strona w danym momencie jest niedostępna, możemy wejść na jej kopię, która została zrobiona miesiąc temu, dwa miesiące temu, tydzień temu. Można odczytać, co tam było. Jeżeli nasze zdjęcie trafi do internetu, sami je zamieścimy. My tego nie jesteśmy w stanie już usunąć, bo w momencie, kiedy to zamieszczamy, to jest automatycznie kopiowane. Są tak zwane robaczki, które chodzą po stronach i zbierają te dane dla różnych wyszukiwarek i te dane są cały czas magazynowane w tej sieci. Ale co to powoduje dalej? Osoba, która to zamieszcza, odbija się. To nie jest tak jak w świecie realnym, że jeżeli nakleimy plakat i nikt tego nie zobaczy w danym momencie, to nas nie ma. Dobra, tam jeszcze są odciski palców, oj, też mam problem z przyciskami. Dobrze. To w tym momencie problem znika. Nie. W internecie, jeżeli coś jest zamieszczone, to zawsze jest zamieszczone przez kogoś. Jest adres IP, który można ustalić. Tym się zajmowałem przez lata, więc wierzcie mi, że można. Jeżeli zostanie zamieszczony jakiś komentarz, to zostanie on zamieszczony z konkretnego komputera. To można ustalić. A jeżeli wiemy z jakiego komputera i kiedy, no to wiemy, kto przy nim pracował w danym momencie. I teraz to, co miało być clue mojego wykładu, czyli właśnie to bezpieczeństwo osobiste. Skoro my, jako policja, możemy to ustalić, to niestety ta druga strona też. I to jest niestety to największe zagrożenie internetu. Wspominałem, że całe nasze życie powoli przenosi się do tego internetu i znajduje tam coraz wyraźniejsze odbicie. Kupujemy w internecie, piszemy do siebie. Właśnie, a propos pisania. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jeżeli wyślemy komuś list, ten list trafia do skrzynki pocztowej. Jeżeli jakiś przestępca włamie się do tej skrzynki, tam jest taki prosty zameczek, śrubokręt, puch, wyjmie ten list. Co straciliśmy? List. Nic więcej. Natomiast co w przypadku elektronicznego odbicia tej rzeczywistości? W przypadku maila. Jeżeli ktoś nam się włamie na naszą skrzynkę pocztową, oj, proszę Państwa, przejmuje całą naszą tożsamość. Zawsze podkreślam to. Nasz adres e-mail to jest nasze największe dobro, które istnieje w internecie. Nawet nie konto bankowe. Konto bankowe to jest to są tylko pieniądze. To jest to te drobne, które nam wpływają z pracy co miesiąc, jakieś tam oszczędności z paru lat, oszczędności życia. To są rzeczy, które przyszły, które mijają. Ale nasza tożsamość to jest coś dużo więcej. Bo to nam daje dostęp do skrzynki mailowej. Macie Państwo konta na Allegro, na eBayu? Jeżeli zapomnicie hasło do Allegro albo do eBaya, co się robi? Wysyła się hasło zapasowe na skrzynkę e-mail. Macie konta na portalach społecznościowych? Facebook, kiedyś tam Nasza Klasa, teraz tam bardziej Instagram, o na przykład Twitter. Zapomnicie hasła? Jak je odzyskać? Wysyłamy, prosimy portal, żeby nam wysłał maila na naszą skrzynkę mailową. Jeżeli haker przejmie naszą skrzynkę mailową, przejmuje wszystko, co jest związane z naszym życiem. Wszystko. Przejmuje naszego Face'a, przejmuje nasze konto bankowe, przejmuje nasze Allegro, zaczyna na nasze konto robić zakupy, my za te zakupy płacimy, on je odbiera, zaczyna pisać w naszym imieniu na Facebooku. Dobra, ktoś napisał w moim imieniu na Facebooku i co z tego? Takie pytanie może paść, tak? Parę lat temu było bardzo dużo włamań do Facebooka, bo Facebook miał bardzo taki śmieszny system zabezpieczeń, o którym zaraz powiem. I co się działo? Osoba włamywała się na konto i do wszystkich kontaktów, ile mamy znajomych na Facebooku? 200, 300, pewnie są niektórzy mają ponad 1000. Do wszystkich kontaktów seria szła. Wyjechałem, powiedzmy, do Warszawy, ukradli mi portfel i telefon. Telefon jest ważny, tak, żeby nikt nie zadzwonił, żeby sprawdzić, czy mi ukradli ten portfel. Ukradli mi portfel i telefon, pożycz mi 100, bo nie mam jak wrócić do domu. Tu jest numer konta, ja z tego konta mogę teraz wypłacić pieniążki. Niech 1% się złapie. Mamy dobrych kolegów na fejsie? Wpłacą?
A kto będzie oddawał? To, co było wcześniej mówione w tym filmiku, na przykład o autouzupełnieniu haseł, w przypadku włamania na przeglądarkę naszą, możliwość uzyskania haseł. Jest to stosunkowo trudne do wykonania technicznie, jeżeli ktoś nie ukradnie komuś komputera, tak jak było na tym filmie. Ale zwróćcie uwagę, kradzież takich haseł powoduje przejęcie całej naszej tożsamości. Dlatego tak ważne jest, jak się zabezpieczamy. Proszę Państwa, macie psa w imieniu Burek? O, dobra, może być Reksio. Jeżeli mamy takiego pieska i zrobimy sobie hasło pod tytułem Burek, no kiepsko, kiepsko, naprawdę. To nawet jak ktoś nas bardzo słabo zna, to pierwsze co wpisze to Burek, nie? I te hasła na czerwono to tych naprawdę nie polecam. Trochę lepiej jak zaczniemy trochę kombinować. Zaczniemy dokładać jakieś... Nie ten przycisk. Zaczniemy dokładać jakieś daty urodzenia, zaczniemy kombinować z dużymi literami. No, powiem, nieźle. Złamanie takiego hasła tęczowymi tablicami to jest kilkanaście sekund. Ale to jest lepiej niż kilka sekund. Tutaj mamy kolejny przykład. To jest ten sam Burek, 1970, tylko zapisany w tak zwanym Elite Speak. Czyli podmieniamy litery. To jest fajna metoda, bo ja widzę tutaj B, bo mi się... Dla mnie jest podobne do 8. Widzę tutaj U, bo jest podobne do V i tak dalej, i tak dalej. To jest taka typowo mechaniczna forma podmiany liter. I w tym momencie uzyskujemy hasło, które rzeczywiście jest bardzo trudne do złamania. Ale też jest inna fajna metoda, a połączenie tych dwóch metod już jest w ogóle rewelacja. Zobaczcie sobie takie zdanie. Ala Makoto, oczywiście proponuję trochę trudniejsze. No ale weźmiemy to Ala Makota. I wybieramy sobie jakąś liczbę. W tym przypadku jest to 2. Co to oznacza? Że bierzemy co drugą literę. A, 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 O, A i wracamy. L, M, K, T. Trudne hasło? A to jest cały czas Ala Makota. Zobaczcie, jak prostym sposobem można zrobić z bardzo prostej rzeczy bardzo skomplikowane hasło. To tylko taki przykład, żeby wam uświadomić, jak można bardzo dobrze się zabezpieczyć, praktycznie nie mając żadnej wiedzy informatycznej. A połączenie jeszcze, potem jeszcze możemy do tego ten Elite Speak podstawić i w tym momencie to już jest w ogóle nie do złamania. Oczywiście proponuję, znowu podkreślam, proponuję trochę dłuższe wyrazy używać. I takie jedno hasło ustawcie sobie do maila. Bo tak jak wspomniałem na początku, mail to jest to, przez co najłatwiej przejąć waszą tożsamość. Teraz kolejne zagrożenie. Skoro mamy dobre hasło do maila, to może będę je używał wszędzie? I tutaj pojawia się ząg. Kilka lat temu, jakieś 4 lata temu, do jednej ze szkół włamał się haker, wykradł kilka tysięcy loginów i haseł oczywiście do systemu indeksu elektronicznego. Żeby udowodnić to, że tą kradzież dokonał, żeby wymusić wypłacenie odszkodowania przez uczelnię, opublikował listę około 400 pasujących loginów i haseł na portalu Niebezpiecznik i na portalu Zaufana trzecia strona. To są portale poświęcone bezpieczeństwu w sieci. Bardzo fajne, zresztą polecam, można się dużo dokształcić, jeżeli chodzi o zabezpieczenie siebie. I co się okazało? Tam były też maile. W 90 paru procentach przypadków hasła pasowały do maili. Proszę Państwa, a wiecie, co można znaleźć na mailach? Wspomniałem już, że na mailu, że mail to jest bardzo, bardzo newralgiczna rzecz. Pomyślcie, co sobie przesyłacie mailami. Ubezpieczacie samochody? Skany dokumentów. Wiecie, co można zrobić na podstawie skanu dokumentów? Wziąć kredyt. To jest oczywiście takie zdjęcie jeszcze slowly, bo na mailach się dużo ciekawsze rzeczy znajdują, o czym mówiła pani komisarz w wystąpieniu przed chwilą. Przejrzyjcie sobie historię maila, co było z waszego konta wysyłane. Naprawdę, naprawdę niesamowite rzeczy można znaleźć. No i oczywiście to, co dotyczy niektórych ludzi, czyli dane newralgiczne, dane, które są związane z wykonywaną pracą. Jeżeli takie dane wpadną w niepowołane ręce, nawet nie trzeba być policjantem, wystarczy być pracownikiem obojętnie jakiej firmy, gdzie obracamy, nie wiem, informacjami marketingowymi. Jeżeli takie dane wypłyną do konkurencji, po prostu są to bardzo cenne dane i mogą doprowadzić do załamania pewnego w korporacji. A to wszystko jest na naszych mailach.
I teraz, jeżeli umożliwimy hakerom przejęcie naszego maila, no może być nieciekawie. Kolejna rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, to wasze smartfony. Pewnie każdy z was ma w kieszeni coś takiego, nie? A tu z tyłu jest aparat. Z przodu zresztą też. Robicie sobie zdjęcia? No jasne, że robicie, bo inaczej byście nie kupowali smartfona, wystarczyłby zwykły telefon z klawiszami. Smartfony mają GPS-a? Pewnie mają, nie? Fajna rzecz, bo można sobie nawigację w samochodzie ustawić. A wiecie, że do każdego zdjęcia jest dodawana jego lokalizacja? A i teraz się zaczyna ciekawie. A co teraz, jeżeli takie zdjęcie umieścicie w internecie? Z Facebookiem jeszcze pół biedy. Facebook od paru lat zna ten problem i wycina dane geolokalizacyjne, tak się one nazywają, ze zdjęć. Ale inne portale niekoniecznie. Sprawa, cała afera z geotaggingiem zaczęła się właśnie z uwagi na pedofilię. Z uwagi dlaczego? Jeżeli aparat zostanie włączony, zostanie nim wykonane zdjęcie, dokładność GPS-a w tej chwili wynosi około 3 stóp, bo to jest amerykański system, oni mają system trochę inny niż nasz metryczny, czyli około 91 cm. 91 cm pozwala zlokalizować pokój w mieszkaniu, w domu. W tym momencie pedofile, to są przypadki stwierdzone w Stanach Zjednoczonych, to nie jest mój wymysł, w ten sposób lokalizowali swoje ofiary. Przeglądali sobie portale społecznościowe pod tym kątem, kto mi się podoba, kto mi się nie podoba, aha, tutaj mieszka, okej. W tym momencie mogę sobie podjechać, zacząć robić zdjęcia, może nagabywać tę osobę. Dobrze, a nawet jak jesteśmy już trochę starsi i nie mamy jeszcze małych dzieci, czy w takim razie ten problem nas nie dotyczy? No to czysto hipotetyczna sytuacja. Kupujemy sobie wieżę, telewizor i tak dalej, i tak dalej. Robimy sobie zdjęcie pod choinką na święta, wrzucamy do internetu. Jest zdjęcie, w tle jakiś telewizor? Okej. Trzy posty niżej. Wyjeżdżam z rodziną na 2 tygodnie na wakacje. Mamy namiary i mamy czasookres. Kiedy złodzieje mogą przychodzić? Zapraszam. Tak to mniej więcej wygląda, niestety. Pamiętajmy, że ta druga strona też ma internet i też umie z niego korzystać i co gorsza, nie mają tych ograniczeń, które my mamy. Także jeszcze raz wracając do tego, o czym mówiłem od początku, to pamiętajcie Państwo o tym, że bardzo łatwo paść ofiarą oszustwa. Oszustwo nigeryjskie, które mam w tle tak zwizualizowane w sposób dowcipny, typowo oszustwo na wnuczka, tylko wykonywane w internecie. Wszyscy się z tego śmiejemy. No jak można komuś przelać parę tysięcy złotych tylko dlatego, że on do nas napisał, że wypłaci nam $1 000 000 za pomoc w jakiejś wirtualnej sprawie. Proszę Państwa, jeszcze w tym roku miałem jedno zgłoszenie, w zeszłym chyba ze 3 zgłoszenia związane z oszustwami nigeryjskimi od Polaków, a na całym świecie tego są setki. Ludzie naprawdę się na to nabierają. Czy jak podejdę do was na ulicy i powiem, dam ci 1 000 000 złotych, jeżeli ty mi teraz dasz 5 000, to dacie mi te 5 000? A ludzie w internecie to robią. Nie wiem dlaczego. Jest to ciężkie do zrozumienia. Naprawdę. Ludzie wierzą w to, co jest napisane w internecie. I tutaj znowu wracamy do tego, o czym mówiłem na początku. Nie wiadomo dlaczego media, wszystkie, społecznościowe i nie tylko społecznościowe, generalnie media, kreują naszą rzeczywistość. Jeżeli coś jest napisane w internecie, my w to jesteśmy skłonni bardziej uwierzyć, niż w tą samą rzecz powiedzianą nam przez naszego znajomego. A co to niestety powoduje? To powoduje, że jeżeli zobaczymy w internecie zdjęcie, nie wiem, naszej koleżanki, podpisaną przez inną koleżankę, ona jest głupia, to też to zaczynamy w to wierzyć. Tutaj jest takie błędne koło. To wszystko, co jest związane z mediami, jest dla nas bardziej godne zaufania, niż to, co z nimi nie jest. Być może to wynika jeszcze z czasów telewizji, kiedy telewizja rzeczywiście kreowała tą rzeczywistość. Niestety tak to w tej chwili wygląda. Oszustwa typu escrow. Też do dzisiaj się na to ludzie nabierają. Antywirusy, o których była mowa. I to, co chciałem jeszcze raz podkreślić, to, o czym mówiłem na początku. Najważniejszy firewall, najważniejszy antywirus jest tutaj, w naszych głowach. To my pozwalamy hakerom zainfekować nasze komputery. To nie komputery są groźne. To my, jako użytkownicy, popełniamy błędy. Na szczęście, te osoby po drugiej stronie, to też są ludzie. A ludzie popełniają błędy. Dlatego pamiętajcie o jednym, jeżeli padniecie ofiarą
jakiegokolwiek oszustwa, jakiejkolwiek cyberprzemocy, najważniejsze jest, żeby zwrócić się do policji, do odpowiednich służb, które są w stanie w odpowiedni sposób zareagować. Im szybciej to zrobicie, tym więcej śladów można zabezpieczyć. Pamiętajcie po prostu o własnym bezpieczeństwie.